Istotne metamorfozy z Galerią Bolesławiec City Center. Poznajcie naszą nową uczestniczkę. Nazywam się Maria Domżalska, mam 54 lata. Przyjechałam z małej miejscowości Kliczków w gminie Osiecznica. Jestem tam pielęgniarką, pracuję w ośrodku zdrowia. Metamorfoza chciałam wziąć udział, dlatego że z jednej strony przygoda, a z drugiej strony nowe doświadczenia. Słyszałam, że się idzie do kosmetyczki, nigdy u niej nie byłam. Do fryzjera też niechętnie chodzę, może jakaś inna fryzura. No chciałam się dowiedzieć, jak po prostu co stosować po 50. Jaką figurę ma nasza uczestniczka? Maria ma kobiece krągłości w dolnej partii ciała. Ponadto ma średniej wielkości biust, szczupłą talię i ramiona. Jej typ figury to kręgiel. Bez względu na typ sylwetki, każda kobieta może wyglądać pięknie. Wystarczy, że założy odpowiednie ubrania, a mankamenty urody zostaną zniwelowane i atuty staną się bardziej widoczne. Mając figurę typu kręgiel, należy skupić się na wyeksponowaniu górnej partii ciała, zaznaczeniu talii i optycznym wyszczupleniu dolnej partii ciała. Co zaproponuje fryzjerka Aneta Jakieła? Pani Maria jest takim klasycznym przypadkiem kobiety, która boi się zmian. Dlatego ja chciałabym zaproponować niekoniecznie zmianę fryzury, ale sam sposób uczesania, który też jest w stanie zmienić naprawdę bardzo dużo. Pani zawsze chodzi z grzywką do przodu, włoski są pofalowane, także tutaj proponowałabym po prostu odsłonięcie twarzy. Tak? Zrobimy inne uczesanie. Będzie pani na pewno odmieniona, ale będzie możliwość w razie czego powrotu do tego, co było wcześniej. W jakich strojach najlepiej będzie wyglądała nasza uczestniczka? Aby wysmuklić i wydłużyć nogi, pani kręgiel powinna wybierać spódnicę za kolano w kształcie litery A. Aby podkreślić szczupłą talię, warto zastosować ozdobny pasek. Na przykład taki. Szeroką gamę ubrań znajdziemy również w sklepie Paryżanka. Dla pań o typie figury kręgiel zaproponuję 3 sukienki z dopasowaną górą oraz dołem w kształcie litery A. Mała czarna na każdą okazję. Dla podkreślenia biustu z dekoltem w kształcie litery V. Oraz błękitna na ciepły letni spacer. Jaki zabieg zaproponuje Agnieszka Opała z salonu Magia Orientu? Dzisiaj zaproponowałam pani Marii zabieg polegający na użyciu pałeczek bambusowych. Będzie to masaż chiński z wykorzystaniem specjalnych technik wschodnich, które będzie miał działanie liftingujące, ujędrniające, poprawiające kondycję skóry. Moim zdaniem dobór odpowiedniej kolorystyki henny, jak jednocześnie jej nałożenie i intensywność powinno dobierać się indywidualnie. Ten zabieg to jest nie tylko zabieg pielęgnujący, poprawiający owal twarzy, ale przede wszystkim ma dodać wyrazu, ma podkreślić walory. Po nałożeniu maski wykonamy masaż taki stymulujący pałkami bambusowymi. Będziemy podciągać mięśnie twarzy do góry. Cały zabieg polega na tym, żeby panią rozluźnić, a jednocześnie spowodować, że skóra jest lepiej ukrwiona i przez to te wypełniają się drobne zmarszczki. Wracamy do galerii. Jak odbiera metamorfozę nasza uczestniczka? Najbardziej mi się podobał ten masaż pałeczkami bambusowymi, o ile pamiętam. Niesamowite, ja nie wiedziałam, na co człowiek sobie nie wyobraża, że takie coś może być. Pani powiedziała, że będzie lepsze krążenie i to czułam. Pani fryzjerka zachęcała mnie do zmiany, co byłam bardzo oporna, ale teraz jestem bardzo mile zaskoczona. Ubrania bardzo mi się podobają. Bluzka ładna, a spódniczka jest prześliczna. Do tej pory lubiłam ubierać spódniczki takie przed kolano też, ale bardziej sportowo. No, sukieneczki też na okazję, no to sukieneczka, nie? Dla przypomnienia. Nasza uczestniczka przed metamorfozą i po zmianie.
Maria ma górną część ciała bardzo kształtną i szczupłą, dlatego śmiało może zakładać dopasowane bluzki. Może pozwolić sobie na bufiaste krótkie rękawy, które optycznie poszerzą ramiona. By wydłużyć i wysmuklić nogi, wybrałyśmy spódnicę w kształcie litery A. Buty na słupku wysmuklą i wydłużą nogi. Kobiety o typie figury kręgiel mogą śmiało pofolgować sobie z biżuterią. Duże naszyjniki czy korale im bardziej przyciągną wzrok do klatki piersiowej, tym lepiej. Galeria Bolesławiec City Center zaprasza codziennie.